Dobra, lecimy z tym koksem. Cześć, witam wszystkich, ja jestem Marcin, to jest Gorilla Electronics i dzisiaj nagrywamy kolejny krótki i myślę, że ciekawy film właśnie o chiptuningu u nas, czy też u mnie w firmie, w Gorilla Electronics. Na tapecie będziemy mieć BMW 35D. Nie, BMW 35D bardzo lubimy i kochamy i często robimy u nas w firmie. To jest kolejna BMW, którą będziemy serwisować, przywracać do właściwie życia i zwiększać jej moc. To jest temat standard, dość oklepany u nas na kanale na YouTubie. Natomiast dzisiaj chciałbym Wam przedstawić ten oto wóz. Tak jest, Renault Talisman z silnikiem 1.6 TCE seryjnie wyposażonym w 150 koni. Klient zostawił wczoraj to auto na modyfikację typu Stage właśnie 1, czyli modyfikację, którą najczęściej wykonujemy u nas w firmie. Czyli robimy mnóstwo właśnie stage'ów jedynek do właściwie wszystkich marek, czy to są turbo benzyny, czy też turbo diesle, obojętnie robimy praktycznie wszystko. Generalnie ten Talisman jest wyposażony w silnik, już powiedziałem, 1.6 TCE 150 koni i jeszcze właśnie drążąc temat, były też talizmany 200-konne i generalnie pewnie wyczuwacie, co chcę powiedzieć, ale tak, no, ten silnik właśnie 200 koni to jest to samo hardware'owo, co właśnie wersja 150 koni, dlatego też mamy tutaj duże pole do popisu i ogólnie grzechem byłoby nie nagrać filmu. Dlatego też nagrywamy film. Plan na dzisiaj jest taki, że pojedziemy sobie na drogę teraz, mierzyć czasy, zmierzymy sobie czasy w serii, zobaczymy sekundowo, jak to wygląda 40-140. Później przejedziemy sobie na hamownię, zapniemy sobie talizmanka do hamowni, zmierzymy serię, zrobimy logi, zobaczymy, czy wszystko jest ok. Jak wszystko będzie ok, to wtedy zgramy soft, zrobimy soft, wgramy soft i będziemy go wgrywać tyle razy, aż właśnie wystroimy auto na hamowni i myślę, że osiągniemy te wymarzone dwa z przodu bez problemu, ze względu na to, co przed chwilą właśnie powiedziałem. Także ja już nie zanudzam, siadamy do autka, jedziemy na drogę, mierzymy czasy i wracamy na hamowni. Talisman, pierwsze wrażenia, no generalnie taka laguna trójka, nie widzę za dużych różnic, szczerze mówiąc, jedynie ten panel jest taki tu duży, wyświetlacz, ala powiedzmy Tesla w mniejszym wydaniu i zauważyłem, że jest bardzo czuły pedał gazu, nie ma tej strefy komfortu na pedale gazu, lekko wciskasz i od razu szarpie to auto, wyrywa, jakby to miało 1000 koni. No, no poza tym wyrywaniem to później się już za dużo nie dzieje. Przynajmniej w tej wersji 150-konnej. Nie czuć mocy, nie czuć momentu. Tak to średnio się to zbiera. Jak dla mnie oczywiście. Oczywiście może ktoś twierdzić, że wersja 150 koni zapierdala. No, nie będziemy się tutaj kłócić. Jak dla mnie średnio. No to takie 2.0 TDI w Golfie 6 140 koni robi większe wrażenie niż to 1.6 Turbo w serii. Talizmana mamy już na hamowni i pojawia się pierwszy problem związany właśnie z hamowaniem Renault Talizmanów na takich hamowniach jak ja mam, czyli na gdzie jest tylko jedna oś, może być hamowana. Generalnie gdybyśmy mieli dwie osie hamowane, też byłby problem, jeśli hamownia nie miałaby synchronizacji rolek, czyli zaszłaby potrzeba po prostu wyłączenia kontroli trakcji. I tutaj pojawia się problem, ponieważ firma Renault stwierdziła, że wszyscy użytkownicy Renault Talismana jeżdżą nim tylko do kościoła i po prostu nie trzeba tutaj wyłączać kontroli trakcji. Nie ma takiej, nigdy nie będzie takiej potrzeby. No i koniec, kropka. Także z poziomu kokpitu nie mamy nigdzie guzika, ani też ukrytych menu, guzika Traction Control Off, DSC Off, TC Off, jakby tego nie nazwać. Nie ma tego po prostu, nie ma możliwości wyłączenia kontroli trakcji z poziomu kokpitu, jak siedzimy w aucie. Dlatego tutaj, żeby zmierzyć moc, myślę, że odepniemy po prostu czujnik ABS-u, który jest z prawego tylniego koła. I wtedy z automatu wyrzuci nam błędy z kontroli trakcji, z ABS-u i będziemy mogli
mierzyć sobie moc. Generalnie jest to jedno z niewielu aut, w których nie można wyłączyć kontroli trakcji, nie? Wszystkie nowsze Renault mają taką przepadłość. Takie typowe, cywilne oczywiście Renault. Nie mówię tu o wersjach RS sportowych. Mówię tutaj o talizmanach, scenikach, megankach takich normalnych, tych nowszych. No jest problem, nie? Nie można wyłączyć kontroli trakcji. Odepniemy ABS-a, pozapinam do rolki i mierzymy serię. Mamy zapięty piąty bieg, spróbujemy go na piątym zmierzyć. Czwórka wydaje mi się trochę za krótka. Ustawimy sobie rolkę pod 3000 obrotów. Jest ustawione. Teraz sobie zejdziemy z obrotami niżej. Logi mamy. Logi się tutaj nam zalogują, zapiszą. Także my możemy skupić się na bezpiecznym pomiarze mocy. Zejdziemy sobie na 1500, trochę poniżej. No i lecimy pomiar. Jakieś ponad 120 koni na kole. Zobaczymy, jak to się przełoży na moc, ale myślę, że zrobi te 160 koni. Te silniki mało kiedy generalnie robią więcej niż mają, nie? Także no zobaczymy, jak to będzie. Dobra, pomiar mamy zrobiony już pierwszy. Kurczę, w aucie siedzę, bo chcę zrobić jeszcze jeden pomiar i zrobić sobie dokładniejsze logi. Ale myślę, że będzie widać wszystko. 151 koni wyszło i 221 Nm, czyli idzie powiedzieć książka. Książka, nie? Ja sobie zrobię jeszcze jeden pomiar. No i później się spotkamy, myślę, na hamowni, tylko zalogujemy tutaj więcej rzeczy. Lecimy drugi pomiar. Udało mi się teraz w końcu zalogować innego poziomu, po prostu stechiometrię, zapłon, temperaturę w dolocie, no i co najważniejsze, ciśnienie właśnie w dolocie, czego nie było w standardowym jakby softie do Renault z launcha, bo ja sobie loguję większe rzeczy launchem, co jest dziwne i śmieszne w sprzęcie za tyle pieniędzy, ale już nie chce mi się poruszać tego tematu. Jedziemy drugi pomiar. Zobaczymy, jak tu temperatura będzie wyglądać na wylotach i jakie będzie ciśnienie przede wszystkim, nie? Ile tu mamy boostów serii. No, jeśli chodzi o seryjne doładowanie, to maksymalnie mieliśmy tu pół bara. Także no, szału tu nie ma z boostem, dlatego też mamy tylko 150 koni z 1.6. Po softie myślę, będziemy mieć na pewno jedynkę z przodu, jak chodzi o boost. Zobaczymy, co diagnostyka pokaże, też ile turbina będzie w stanie zrobić.
Logowaliśmy sobie busta, było jakieś pół bara, teraz mamy jak turbina w stanie około tam jednego bara, jeden bara, także całkiem fajnie. Czyli mamy raz tyle do ładowania względem tego, co było w serii, w takiej właśnie wersji 150 koni 1.6 TCE. Zobaczymy, jak wygląda ta stychiometria. Silnik, jak widać, jest podlany górą dość mocno. Mamy lampę 0,75, 0,8, także to jest też ok. To też świadczy o tym, że będzie bezpiecznie, ponieważ mamy no, dużo paliwa górą i nie powinno tutaj wystąpić za duże EGT. Nie powinno nic stać się z silnikiem. Dobra, lecimy pomiar. Ustawimy sobie na 1500, 100-900. Ok, mamy 1500. No i lecimy pomiar. Że na kole teraz mamy 180 koni, a wcześniej było 120 koni na kole. Różnica generalnie ogromna. Na pewno będzie w mocy. Jak już sobie schamujemy, jak hamownia policzy straty mocy między właśnie silnikiem a przeniesieniem napędu, powinno być grubo ponad 200 koni, nie? Także fajnie. No, usta mamy na poziomie 1,1-1,2 bara, także no zajebiście. Widać było też, że no, ta turbosprężarka była mocno stłumiona, ponieważ 0, no, pół bara to jest mało jak na te turbo, które też pracuje, ta sama turbina pracuje w wersji 200-konnej. Także tam przy 200 koniach myślę, będzie jakieś 0,8 bara, 0,85 bara w serii. Także tutaj tak faktycznie mamy te doładowanie podniesione o jakieś 0,3 bara, nie? Także nie jest to aż tak drastyczna liczba. Nie powinna aż tak przerażać, jak sobie to porównamy do wersji właśnie tej 200-konnej. Także auto jest podlane, EGT jest niskie, boosta mamy, zobaczymy co wyjdzie. Dobra, więc tak, talizmana mamy już wystrojonego. Generalnie wyszło bardzo fajnie, wyszło nam 209 koni tutaj akurat i 313 Nm, no nie? Także myślę, że fajny wynik w stosunku do tego, że w serii mieliśmy 150 koni, teraz mamy 209 koni, także mamy około 60 koni więcej, mamy 313 Nm, było 220, około 90 z plusem Nm też jest więcej, co na tak mały silnik jest rewelacyjnym przyrostem. Generalnie można by tu jeszcze wydobyć z tego z jakieś 10 koni i może z 15 Nm, ale po co? Generalnie mamy bardzo fajny poziom temperatur, poziom stechiometryczny jest też ok, boost. Jeszcze turbinka na Westgate ma mały zapas, nie jest cały czas zamknięty Westgate. Nie ma to sensu, klient chciał mieć dwa z przodu, także jest dwa z przodu. Jest 209 koni, 313 Nm. Zaraz sobie pojedziemy na drogę i zaraz zobaczycie, jaką robotę to robi na drodze w stosunku do tego, co było. Dlatego ja kończę gadać, odpinamy wóz i lecimy sobie na drogę, zmierzyć czas. Po hamowni jeszcze mamy ten komunikat, że mamy wykonać przegląd. To jest typowe w renówkach po zapisie, że wyrzuca właśnie, że trzeba wykonać przegląd. I żeby skasować tutaj przegląd w Renault, to dajemy chyba na odstęp do przeglądu i trzymamy OK długo, aż się zmieni status. Trzymamy OK, właśnie aż nam tu wskoczy. Akurat to jest ustawione interwał na 30 tysięcy. Puszczamy OK. No i już mamy skasowany serwis w ramówce. Także spoko, że nie trzeba żadnego testera diagnostycznego, żeby sobie skasować serwis w tych autach. Pierwszy plus. Nie no, jest myślę więcej plusów. No i teraz wykonamy test na drodze. Zobaczymy, jak to jedzie.
Dobra, pierwszy test talizmana na drodze. No czuć teraz, że jedzie, nie? Czuć, że ma przede wszystkim górę to auto. No i też ten moment czuć, nie? Przerost momentu 90 N to nie byle co. To nie jest 20 N przerostu na jakimś tam boksie od nie powiem kogo, tylko no generalnie to jest dużo. Czuć, że to auto jest przede wszystkim jakby lżejsze, że się łatwiej napędza. To daje nam przyrost tak dużej ilości momentu. Góra też jest fajna. Zobaczymy teraz, jaki będzie czas. Ja sobie postoję na światłach i zobaczymy, jaki będzie czas później. 40-140. Talizmanie przed wydaniem, ale czuć, że wóz teraz jedzie i się fajnie napędza, naprawdę jest spoko. Jak chodzi o czasy, 40-140, mamy po mapie 10 sekund z groszem, tam 10,1 jakoś tak, a wcześniej było 13, coś tam, także mamy 3 sekundy na pewno z hakiem lepiej po modyfikacji, a 3 sekundy lepiej to jest dużo, bardzo dużo. Kto jest w temacie, ten wie. Także będziemy kończyć ten niezwykle krótki vlog o chiptuningu Renault Talismana z silnikiem 1.6 TCE, 150 koni w serii, ze skrzynią automatyczną EDC. Ja ze swojej strony dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli nie sprawi Wam to za wiele kłopotu, zachęcam do subskrypcji, kliknięcia w like i oczywiście dzwoneczek to rzecz konieczna, żeby wiedzieć o kolejnych filmach, jakie wpadają od Gorilla Electronics. Trzymajcie się cieplutko. Hej!